Czekaliście, czekaliście i doczekaliście się, Roztomili. Razem z nami nasz gość Adam Janosz. Witam cię gorąco. Mogę powiedzieć, że Adi. Witam Seba, witam serdecznie telewizorów. Adi razem z nami, Roztomili. Adi też 3 tygodnie temu zaprezentował wam Roztomili jako propozycja do listy szlagierowo LSS. Szlagier o instrumencie, który udało mu się znaleźć w starym kufrze. Ja. A ten instrument się zwie? Organki. Są to oczywiście organki, to nie byle jakie organki, jakżeście sami Państwo zauważyli, troszkę inksze. A jak bardzo inksze, Adi, coś więcej o tym instrumencie możesz nam opowiedzieć? No cóż opowiedzieć o tym instrumencie? Organki normalnie to... To jest jeden taki, nie? To jest jeden. To... Ja. A to ktoś wymyślił, żeby złożyć to we wszystkich durach, czyli w całej sześciodurowej... Taki w pakiecie, nie? Mm-hmm. Żeby nie wyciągać z kapsów, jak po kolei. Po kolei, jak ktoś gra na przykład w C durze, to jest C dur, jak ktoś gra w G durze, to jest G dur i tak dalej, i tak dalej. No, są to bardzo stare organki. Jest tak richtig, że te organki udało ci się znaleźć w szranku, Kaś, tam? To znaczy się nie. Te organki to jest pamiątka po moim teściu, a? Który fantastycznie grał na nich. Ja nigdy nie dojdę do tego, ale no jednak zmarło mu się i tak leżały właśnie, leżały, no i w końcu że postanowił poprosić teściowo, daj mi to na pamiątka, wydam ją pamiątka po teściu. No i tak rzeczywiście leżały w takim kofrze, ja starym, ja. Jak to się godło, no i tak powstała ta idea, żeby taką piosenkę zrobić właśnie o organkach. To o idei tej piosenki, o organkach i o tym wszystkim dzisiaj będziemy właśnie z Adim klachać. Zostańcie z nami. Moja stara harmonika, jak do mnie dziś gro. Każdy melodię się, co rozweseli go. Wspominaliśmy o tym, że 3 tygodnie temu premiera właśnie u nas w programie, Adi, ale chciałbym troszkę nieco więcej na temat teledysku i jakby samej idei powstania tego utworu, bo tak, instrument odziedziczony po teściu, tekst napisany przez życie, można przez powiedzieć, życie, może tak. Muzyka twoja? Muzyka moja. No i potem powstaje teledysk. Kaj był kręcony? Jak ktoś jeszcze nie widział, jakbyś go tak mógł trochę streścić? No, w dość ciekawych okolicznościach. Teledysk był kręcony w paru miejscach, a nawet w paru miejscowościach, mhm. I to oddalonych naprawdę bardzo, bardzo daleko, bo część była nagrywana w Jaworznie, część teledysku była nagrywana aż w Gdańsku. O! Podczas produkcji teledysku Pawła Siluka. Mhm. Czyli takie dwa w jednym. Także po prostu pomyślał, jak Jerzek przy robocie jednej, to zrobimy dwie roboty. No i także pomyślał, żeby też nakręcić parę scen właśnie w Gdańsku, które zostały w Parku Oliwnym kręcone. Przepiękne miejsce. No a reszta też właśnie w Jaworznie, Grodków. Ja. Takie miejsce, kaj teraz godzę się to na to, że to są polskie Hawaje czy Maladiwy. Maladiwy. Polskie Maladiwy. Kto nie był, niech odwiedzi. Na takie mnie też stać na przykład. Tym bardziej, że mieszkam w Mysłowicach, to już jest rzut beretem. Dobrze, Adi, piękne okoliczności przyrody widać na tym teledysku, słychać ta stara harmonika, a tekst o czym? Tekst no właśnie o starej harmonice, która leżała kiedyś w kofrze. Kiedyś była używana przez mojego teścia. No a później już jednak została leżeć sobie. No i także postanowił, żeby ją odzyskać jako pamiątka po teściu, bo teść niestety nie żyje. No i czemu by nie napisać właśnie o tej harmonice, o tym, że kiedyś była używana, kiedyś była grana i dzisiaj też można na niej grać i rozweselać dalej tych, którzy chcą zresztą słuchać. Słychać ją w samej piosence. Mm. Kiedyś się grało bardzo dużo na organkach, gdzieś tam na różnych takich ogniskach, pamiętam, czy obozach jakichś tam harcerskich, ktoś tam grał. No oczywiście były to malutkie jakieś tam organki, ale... No ale trochę mistrzów tego instrumentu u nas na Śląsku też się znajduje, a to może też dlatego, że ten instrument dosyć mocno się kojarzy z bluesem. O tak, o tak.
Dobrze. Także do bluesa już nie takie organy. My wrócimy do naszego klachania już za chwilę. Wy zostaniecie razem z nami. Moja stara harmonika nie ucichnie już. Ona życie zmieniła mi i sercem w duecie grą. To bardzo fajna sytuacja jest, Adi, że w tak trudnych czasach i okolicznościach powstaje kolejny z utworów, że jest czas na to, żeby go napisać i jest też czas, żeby go skręcić, bo to nie było takie wszystko proste. Pandemia, przerwa, lockdown, wszystko pozawierane, ale rozumiem, że ten utwór, Staro Harmonika, znajdzie się na twojej nowej płycie. Tak. Ta płyta robi się już? Robi się. Jak robi daleko? Się. Jeszcze, jakieś jeszcze plany? Się robi, jeszcze się robi. Kiedy premiera? Kiedy będziemy mogli ją pokazać, że już jest? Wiesz co, ilekroć słyszę te pytanie, kiedy, to zawsze odpowiadam to samo. Nie wiem. To okay, znaczy się, to już kończymy. Dziękujemy. To znaczy się, jest już prawie, że na ukończeniu. Zostało jeszcze może jakieś dwa, trzy utwory, które muszę skończyć, ale... Robi się ciągle, wiesz, tworzy się. Także chciałbym, żeby pod koniec roku wyszła, ale czas pokaże. Nie zawsze to idzie w parze, to co się chce, a co się do. Tak. A powiedz mi tak, jakbyś mógł troszkę uczknąć takiego rąbka tajemnicy i nam go tak uchylić delikatnie, wiele piosenek na tej płycie. Nie wiem. Aha. Dobrze, to znaczy się planuje 15. Będę próbował dalej. Może trafia. Planuje 15. Tak, standardowo tradycyjnie. 15 numerów. Tematyka muzyczna, tako jak Adi w duszy mu gro? Czy tako bardziej jak się dał poznać przez ostatni czas? No nie wiem. Ci, co słyszeli tych parę utworów, które już mam, to stwierdzili, że całkiem inny Adi. Aha. Znaczy się będzie bardzo zróżnicowano. Znaczy się nie będzie tak jednostajno w jakimś tam... danym gatunku, danym w jednym kierunku. Nie. Właśnie będzie bardzo tako zróżnicowane. Będą mi utwory spokojne, jakieś tam romantyczne. Będzie taki lekki zarys też takiego lekkiego disco polo, ale to... już muszą sami... Pamięci tak, Hannes Disco brzmi zdecydowanie lepiej. Jasne. I niech tak też zostanie. Dobrze, Adin, to ja ci bardzo dziękuję za ta rozmowa. Jest mi niezmiernie miło, żeś przyjął moje zaproszenie. Z niecierpliwością czekamy oczywiście na ta twoja płyta. No bo co zrobić? Czekać musimy. Czekać. Adi, moim i waszym gościem. Bo... dziękuję serdecznie.